Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, co mam na swoim telefonie. Zanim jeszcze przejdziemy do odcinka, widzieliście pewnie już nowe intro. Dziękuję bardzo serdecznie Olkowi. Jak chcecie, wbijajcie do niego na kanał, zostawcie mu subka i łapkę w górę, bo naprawdę robi świetną robotę. Druga rzecz to słyszycie pewnie mój głos, może nie, mam nadzieję, że nie, bo jestem jeszcze troszeczkę przeziębiona, ale mam nadzieję, że jednak to nam nie przeszkodzi w opowiadaniu, co jest na moim telefonie. Ja tego filmiku nie miałam zamiaru robić, ale Wy bardzo prosiliście o to i chcieliście właśnie zobaczyć taki odcinek, więc dlatego specjalnie dla Was nagrywam go. Mam nadzieję, że się nie zanudzicie, wręcz przeciwnie, zaciekawicie, ponieważ ja mam ten telefon od 2 miesięcy i jest to Samsung Galaxy A5 2017. Premiera była 3 lutego i ja właśnie w dniu premiery kupiłam ten telefon. Jest to kolor Peach Cloud, czyli różowa chmura, bo jak widzicie, to nie jest biały. Jest różowy po prostu ten telefon, może inaczej światło będzie oddawało. Jeżeli patrzycie na ten telefon na żywo, to jest różowy i w szczególności w różnych porach dnia, w różnym świetle jest też inaczej ukazany ten kolor. Na pewno w świetle dziennym jest bardziej zauważalny niż w takim właśnie sztucznym, dlatego tu się wydaje prędzej biały niż różowy. Jeżeli chodzi o parametry, o inne ciekawostki na temat tego telefonu, wyczytacie sobie w internecie, bo ja nie chcę zanudzać Was, bo też nie za bardzo się znam na telefonach, dlatego mogę jedynie powiedzieć, co ja wiem. Więc ten telefon jest wodoodporny na 1,5 metra. Podajże w wodzie słodkiej. Nie próbowałam, jeżeli chcielibyście się o to zapytać. Aparat, tak jak widzicie, nie wystaje. Jest całkowicie płaski, więc to jest też super. Ma 16 megapikseli w przedniej kamerce oraz w tylnej kamerce, z czego jestem niesamowicie i ogromnie zadowolona, bo nigdy w życiu nie miałam takiego dobrego telefonu i tak się bardzo cieszę, że mogę i nagrywać dla Was snapy i musicly i nic mi się nie zacina przez te 2 miesiące testowania tak naprawdę tego telefonu. To jestem pod wrażeniem. Ma czytnik linii papilarnych, gdzie szybko mogę telefon odblokować i ma 32 GB pamięci, z czego można dołożyć tutaj kartę SIM. Dobra, ja się nie będę rozpowiadać na ten temat, więcej ciekawostek na pewno przeczytacie w internecie, ale przejdźmy do moich aplikacji, które są w środku. I tak jak już możecie zobaczyć na załączonym obrazku, mam tapetę z Julą, no i jak widzicie, mam tu aplikację gry, ale może przejdźmy do pokazania Wam z tej perspektywy. O, mam tu dużo aplikacji takich podstawowych, samsungowych, które chyba nie będę Wam objaśniać i pokazywać, jedynie mogę pokazać, co tu mam. Tutaj jest dyktafon, e-mail, moje pliki, internet. W kolejnym folderze mam aplikację od Google'a i mam tutaj przeglądarki, Gmaila oraz YouTube'a. YouTube'a no, pewnie wszyscy znacie, nie będę Wam pokazywała, bo nie ma sensu. Co jeszcze? Mam muzykę Play, z której nie korzystam. Prędzej słucham muzyki na YouTube, jeżeli chcielibyście wiedzieć. W następnym folderze mamy aplikację firmy Microsoft i mam tu Worda, Excela, PowerPointa, OneNote i Onet Drive. I tak jak widzicie, możecie z tego korzystać za darmo. Mam tu jeszcze Skype'a włożonego, nie wiem dlaczego, ale no jest i Skype to jest spoko aplikacja, tylko też za często nie używam. Teraz przejdźmy do tych aplikacji, które używam na co dzień. I jest tu na pewno Facebook, właśnie tu też powinien być YouTube, ale tam jest w innym folderze, no to nieważne. Co jeszcze? Mam Musical.ly i chciałabym Wam pokazać mój profil, na który Was serdecznie oczywiście zapraszam. I tutaj macie mój profil, możecie go zaobserwować, kliknąć dzwoneczek, żeby po prostu być na bieżąco, bo wiem, że dużo osób ogląda mnie na Musical.ly, a nie subskrybuje mnie na YouTubie, więc zachęcam również do subskrypcji, bo powraca seria oglądanie Musical.ly widzów, więc jeżeli chcecie być na bieżąco, subskrypcja i dzwoneczek.
I chciałam jeszcze powiedzieć a propos właśnie tej aplikacji. Na moim telefonie nie mogę robić duetów, niestety. Nie mogę robić duetów, czekam po prostu na jakąś aktualizację telefonu albo właśnie Musical.ly, bo nie mogę robić duetów i w tym jest problem i nad tym najbardziej ubolewam. Więc no cóż, tylko pozostaje czekać, ale mam nadzieję, że po jakimś czasie to się zmieni. Okej, dalej mam Snapa i to jest aplikacja, z której najczęściej korzystam. Codziennie jakieś relacje daję, więc jeżeli chcecie, to możecie mnie zaobserwować. Tutaj właśnie macie duszka, którego możecie zeskanować, a tutaj siebie widzicie i moją lampę. Następną aplikacją jest Instagram. Na Instagrama często dodaję jakieś zdjęcia, zawsze jestem z Wami na bieżąco. I również możecie mnie zaobserwować, do czego Was serdecznie zapraszam. Następną aplikacją jest Messenger, bo bez tego się nie obejdzie. W moim życiu Messenger odgrywa 98% mojego codziennego życia, bo muszę się skontaktować z ludźmi. I ja mam też internet 10 giga, więc jestem tak naprawdę na bieżąco. I Messenger mam prywatny. Facebooka również mam prywatnego, dlatego widzów nie dodaję. Następną aplikacją, jak widzicie, jest InstaSize i polega ona na dodawaniu ramek do Waszych zdjęć na Insta bądź na Facebooka, gdzie chcecie. I tutaj podaję Wam przykładowe zdjęcie i możecie tutaj sobie zmieniać i kolory, i różne filtry, i macie tutaj ramki. Możecie zmieniać kolory tych ramek. I najczęściej właśnie przerabiam zdjęcia w InstaSize, później dodając je na Instagrama, które widzicie, bądź na Facebooka. Na Katkoloty również grupa, na którą serdecznie zapraszam. Wszystkie linki macie i tak w opisie. Dalej mamy Lively. Lively to jest część tak jakby Musical.ly, tylko właśnie pytacie się, przez jaką aplikację nagrywasz live na Musical.ly? No i jest to właśnie Lively. Również można tutaj nagrywać tylko i wyłącznie live'y i tu jakbym kliknęła w te kółeczko, to bym zaczęła. I oczywiście możecie być na bieżąco z live'ami swoich ulubionych muserów polskich i nic Was nie ominie. Aplikacja ICO jest to aplikacja od Banku Polskiego. Ja mam konto bankowe, z czego jak chcę sprawdzić swój stan konta, po prostu wchodzę w tą aplikację. Aplikację, za pomocą której mogę sprawdzić szybko wybrany autobus, rozkład linii i możecie tutaj wybrać swoje miasto, które chcecie. Ja akurat mieszkam w Koszalinie, dlatego mam ustawiony Koszalin. No i to jest bardzo pomocne. Dalej mamy Studio. Jest to aplikacja dla twórców, którzy tworzą właśnie filmiki na YouTubie. Możecie tam sprawdzać wszystkie komentarze, wszystkie statystyki. Najczęściej przez tą aplikację odpowiadam Wam na komentarze, dlatego jeżeli jesteś twórcą na YouTubie, to serdecznie polecam ściągnąć Ci tą aplikację, bo po prostu ułatwia ona życie. No i ostatni jest program, którym nagrywam pulpit telefonu, o ile można to tak nazwać. AZ Screen Recorder. Ja nie gram w gry, ale jeżeli już coś gram, to muszą one mnie wciągnąć, więc takie trzy aplikacje, które mnie wciągnęły, jest to Minion Rush, dalej mam FF Tan, nie wiem jak to się czyta, i to jest odbijanie piłeczki od tego podestu. O, właśnie się włączyła. Tutaj macie właśnie wszystkie kuleczki i musicie zbijać ten kwadracik, żeby było jak najmniej tych punktów i przechodzicie do następnych leveli. I ostatnią grą, którą często, gdy się stresuję, gdy się chcę odstresować, gram w nią. I jak możecie widzieć, jest to I Love Hue, nie wiem. Wiem, że dla niektórych może się wydawać nudna, ale są to kwadraciki, które trzeba ułożyć do koloru. Mieszają i możecie je po prostu układać. No i resztę aplikacji to są już zwykłe, standardowe aplikacje, które macie wbudowane w telefonie, czyli ustawienia, sklep Play, galerie, notatki, kalkulator czy zegar. I to wszystko. I to były wszystkie aplikacje, które miałam Wam do pokazania. Mam nadzieję, że się Wam spodobały. Pewnie teraz będzie pytanie, czy będzie Case Collection. Jeszcze czekam, aż wyjdą jakieś obudowy różne na właśnie mój telefon, bo wszędzie, gdzie jeżdżę, to jest na złoty, na czarny, na ten niebieski, ale na różowy nie ma takiego odcienia,
tej obudowy. Nie wiem dlaczego tak jest, dlatego mam tylko przezroczystą. A teraz dziękuję Wam za oglądanie. Jeszcze chciałam Wam powiedzieć, zachęcić Was do wysyłania mi listów czy jakichś paczek. Macie na dole napisaną skrytkę pocztową, bo chciałabym za miesiąc tak nagrać odcinek z otwieraniem właśnie od Was paczek. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się. Buziaczki. Pa, pa.